No wyszliśmy na mecz defensywnie nastawieni, co było widoczne. Był w tym pewien plan, no udawało się jakoś go realizować. Oczywiście drużyna gospodarzy miała przewagę optyczną w polu. Liczyliśmy na jakieś kontry. No pierwsza połowa jeszcze względnie z lekkim skazaniem na pewno na gospodarzy, ale później dokonane zmiany troszeczkę spowodowały zamieszania w naszych szeregach. Szczególnie nasza prawa strona była mocno eksploatowana i w końcu weczce, no to wpadła ta bramka, no przewaga się nasilała, coraz więcej akcji było rozgrywanych, troszeczkę szczęścia mieliśmy i dobra postawa zarówno obrońców, jak i bramkarza. Szkoda tej sytuacji sam na sam, którą mieliśmy jedną, bardzo dogodna sytuacja, no ale no taki jest futbol. Błąd techniczny zawodnika spowodował, że uciekła mu piłka, no i padła łupem bramkarza. Stracimy bramkę w 89 minucie, a dalej to już troszkę konsekwencja może delikatnego podłamania i no i tyle. I padła druga bramka już w przedłużonym czasie gry. Pana Artur Pupiec, poprosimy panie trenerze, komentarz do tego spotkania. No ja powiedziałem moim zawodnikom przed meczem, że traktujemy ten puchar poważnie. Zresztą w zapowiedziach też to powtarzałem. Bo mówię, nic lepiej nie wpływa na zespół, nawet jeżeli jest to mecz sparingowy, jest to mecz pucharowy, jak dobry wynik. I też tak było. No. Tak jak zgodzę się tutaj z trenerem, że zespół gości wyszedł defensywnie nastawiony 90 minut. Taki mecz pod pełną kontrolą. Wiadomo, każdy zespół, niezależnie od tego, w jakim na szczeblu gra, potrafi sobie tam stworzyć tą jedną sytuację i też taką goście tutaj mieli. Natomiast, no mówię, w przeciągu całych tych 90 minut, no gra praktycznie na jedną bramkę i w końcówce udało nam się zdobyć dwa gole. Z tego się bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałem, no, awansowaliśmy do następnej fazy. I mimo to, że znowu ten środowy termin za tydzień jest znowu będzie eksploatowany, to my w to wchodzimy i gramy jak najdłużej w tym pucharze. Natomiast też bardzo się cieszę, że tą drugą bramkę zdobył nasz zawodnik z rocznika 2002, chłopak młody, który zadebiutował tutaj dzisiaj. I tak akurat szczęście do niego się uśmiechnęło, że mógł cieszyć się ze zdobytej bramki. No to jest też wielkie przeżycie dla takich młodych chłopców. Panie trenerze, nie obawia się pan tych terminów, tych środowych, bo jesień pokazała, że niestety ten puchar troszkę się czkawką modnym, tak jak w Błoniu czy w innych meczach. Jakoś czuję tak wewnętrznie, że akurat po tej zimie ten zespół gra do samego końca i nawet tutaj w komentarzach między zawodnikami mówią, że niektóre zespoły od 75 minuty, jak to się mówi, padają, tracą tlenu, natomiast my wtedy zaczynamy dopiero drugi oddech łapać. Panie trenerze, chciałbym zapytać o personalia. Dzisiaj szansę dostało kilku zawodników rezerwowych do tej pory. Rozumiem, że pewnie nie będzie chciał pan mówić personalnie o tych zawodnikach, ale czy któryś z nich dał panu troszkę do myślenia przed kolejnym meczem, jeżeli chodzi o właśnie tą wyjściową jedenastkę? No ja znam potencjał i możliwości każdego zawodnika, natomiast no jest nas w kadrze tutaj 20. W tej chwili mamy dwie kontuzje, które wykluczają dwóch zawodników z gry do końca rundy, czyli praktycznie została nam 18. I dlatego też dzisiaj taka decyzja, że ci, co mniej grali do tej pory w lidze, dostają tutaj pełne 90 minut na pokazanie się z jednym zawodnikiem. Szybciej to zrobiłem, bo tylko 45 minut, natomiast no pozostali mogli się wykazać tutaj dzisiaj do samego końca. W pełnym wymiarze. Każdy jest potrzebny temu zespołowi. Chłopaki to dokładnie rozumieją
i do myślenia. Tu przed każdym meczem jest jakiś tam dylemat, bo też trzeba tą wyczuć dyspozycję dnia zawodnika, w jakiej on jest dyspozycji, w jakiej może nie formie, ale mówię takim wewnętrznie, jak się czuje. I to też jest rola tutaj moja. Natomiast mamy kadry, ja uważam, że mamy kadry wyrównaną, bo to pokazuje na przykład taki Kuba Guść, gdzie wychodzi chłopak po okresie przygotowawczym, rocznik 99 i praktycznie jest w tej chwili bezbłędny. No, także rywalizacja jest, no i to cieszy. No.